mogą ten rekord poprawić. Czy to wystarczy do medalu? Jakiego koloru medalu? A może powalczyć o złoto? Dlaczego nie? Od góry ekranu. Szwecja. To jest styl dowolny, a zatem... Będzie się szybko działo. Szalenie szybko. My mamy na tej pierwszej zmianie Pawła Juraszka, więc nasz najszybszy pływak, a więc nasz atut. Szalone rozbryzgi i teraz będziemy mogli powiedzieć, na którym miejscu, bo nic tam nie było widać. Jesteśmy poza pierwszą trójką. Polska na czwartym miejscu, 21-33 popłynął Paweł Juraszek. Spodziewaliśmy się troszkę lepszego rezultatu. No i teraz druga zmiana. W naszej sztafecie Jakub Majerski, świetny w motylku, ale czy tak dobry w stylu dowolnym. Na trzecim torze prowadzą Holendrzy. Teraz Majkę de Waard skacze do wadze. U nas... Alicja Tchórz. No dużo będzie zależało od tej zmiany. No i nawrót. Polska na czwartym miejscu. Trudno, trudno będzie przebiegała ta walka o medal, ale pamiętajmy, Kasia Łosik jest na ostatniej zmianie. Jesteśmy w tej chwili na czwartym miejscu. Wciąż na czele Holandia. Na drugim miejscu Włochy, Rosja i Polska. I Polska, i Kasia Łosik, to jest nasz atut. Ona tutaj w stosunku do innych pań będzie nadrabiała, mamy taką nadzieję. Walczy o brązowy medal na ostatniej zmianie z Marią Kamieniewą. A tam ucieka w Holandii Kim Busch. Kasia szybko do mety, po medal musi być. Czy mamy medal? Nie mamy medalu. No co za historia. Holandia przed Rosją i Włochami.